Cześć, ja jestem Sarge i witam Was ponownie w grze Red Dead Redemption 2. W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać kolejne ukryte aktywności w tej grze, o które prosiliście od dłuższego czasu. Chodzi mi przede wszystkim o seryjnego mordercę, którego można tutaj wykryć, jeśli zna się lokalizację trzech różnych wskazówek, więc tym chciałem się zająć przede wszystkim, ale oprócz tego, skoro jedna z tych wskazówek znajduje się niedaleko posiadłości Braithwaite'ów, to również tutaj chciałem Wam jeszcze jedną rzecz pokazać, bo swego czasu wybraliśmy się tutaj, żeby sprawdzić tą spaloną posiadłość i tam w komentarzach napisaliście, że jeszcze nie zobaczyłem jednej ciekawej rzeczy, która ma się znajdować gdzieś tutaj, więc zaraz to sobie sprawdzimy. W tym przypadku wiem też już o co chodzi, ale jeszcze przedwcześnie zdradzać Wam tego nie będę. Wiem o co chodzi, choć nie widziałem jeszcze tego, jak to ma wyglądać, więc zaraz to sobie wspólnie zobaczymy. Ale widzicie, jest to kolejna taka miejscówka, którą warto odwiedzić. Nie wiem, czy ta... Nie tyle lokacja, ale właśnie to nawiązanie, które chcę Wam zaraz pokazać, czy pojawia się dopiero w którymś rozdziale, czy zawsze jest to dostępne. W każdym razie po tym, jak posiadłość Braithwaite'ów została spalona, to na pewno warto się tutaj wybrać. I teraz pytanie. Bo mamy tutaj różne chatki, z tego co widać, ale ja szukam czegoś innego. Tylko gdzie to będzie, bo sprawdzić lokalizację na mapce w internecie to jedno, ale zobaczyć to na własne oczy to drugie i sam nie wiem, gdzie konkretnie mam tego poszukać. Tym bardziej, że widoczność jest teraz stosunkowo ograniczona. To jest mój mały problem. O, to będzie to. Dobra. Mamy wychodek. Jasnych więc, patrzcie na to. Chcę tam zajrzeć, ale nie mogę. To jest bardziej przerażające niż się spodziewałem. One, two, three, seven, six, four, five, eleven, two, one, two, ten, three, five, eight, thirteen, fourteen. One, two, three, four, seventeen. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 3, 1, 2, 4, 7, 5, 9, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 5, 11, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 5, 11, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 7, 6, 3, 5, 11, 2, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4. Dobra, widzę, że ona już się powtarza, ale chciałem wam w międzyczasie jeszcze pokazać, jakie mamy nowe wpisy w dzienniku.
W każdym razie właśnie pisaliście o tym, żebym koniecznie to sprawdził, bo mamy tutaj zamkniętą, jest napisane siostra Braithwaite, ale z tego co pisaliście jest to córka Catherine Braithwaite. Psychicznie chora, którą tutaj zamknięto w tym miejscu, zamiast posłać gdzieś do jakiegoś szpitala psychiatrycznego. Ze względu na to, że rodzina Braithwaite'ów wstydziła się tego, że ma taką osobę w rodzinie. I wiedziałem mniej więcej, że właśnie mogę się spodziewać psychicznie chorej córki Catherine, ale nie wiedziałem, jak to spotkanie będzie wyglądać i było to takie mocno przerażające. A patrzcie, że jeszcze Arthur też to zaznaczył w ten sposób. Niczego więcej zdaje się, że nie można tutaj zrobić. Ja sobie oznaczę od razu lokację, gdzie mamy właśnie poszukać tej wskazówki dotyczącej seryjnego mordercy. I to będzie pierwsza taka wskazówka. No ale też dajcie koniecznie znać, co sądzicie o tym nawiązaniu tutaj. No i też dzięki przy okazji, że o tym napisaliście, bo gdyby nie wasze komentarze, które też aż tak dużo nie zdradziły na szczęście, to nie wiedziałbym, że coś takiego tutaj można odnaleźć, bo mimo wszystko samemu na własną rękę trochę obawiam się szukać gdzieś tam w internecie jakichś easter eggów, żeby nie natrafić na niepotrzebne spoilery. Dlatego też wolę się na przykład posiłkować waszymi jakimiś pojedynczymi komentarzami, w których nakierowujecie mnie na jakiś trop, a jak już wiedziałem właśnie, że chodzi o córkę Catherine Braithwaite, no to mogłem sobie później w internecie odnaleźć mapkę, gdzie ta lokalizacja jest pokazana. I podobnie jest zresztą z tym seryjnym mordercą właśnie, bo też już sporo osób mi o tym pisało. Jednak początkowo nie do końca wiedziałem, o co chodzi. Czy to jest jakieś zadanie, czy coś innego, i okazuje się, że jest to kolejne takie ukryte zadanko, które pojawia się dopiero wtedy, jak znajdziemy trzy wskazówki prowadzące właśnie do tego seryjnego mordercy. No i ja tutaj właśnie sobie na mapie zlokalizowałem takie miejscówki. Tylko nie wiem, czego mam szukać, bo też właśnie udało mi się po prostu odnaleźć mapki, które to pokazują, ale co ja takiego tutaj powinienem znaleźć? Co to będą za wskazówki? No to już nie mam pojęcia, szczerze mówiąc. Tutaj to tylko roślinki są. Właśnie gdzieś na tym rozstaju dróg powinienem coś odnaleźć, ale czy są tutaj jakieś w ogóle punkty? Tam niby mieliśmy jakieś ślady, ale to jest tylko chyba zwierzyna. O nie, patrzcie! O jasny gwint, czyli rzeczywiście tutaj są te ślady, dobra. No to idźmy za tym. Zacznij tropić nieznajomy, patrzcie. Czyli to powinien być ten trop seryjnego mordercy. Wow, patrzcie tylko na to. Jasny gwint. Behold. Czy jest tutaj coś jeszcze? Powinienem iść chyba za tym tropem. Chociaż to się rozdziela w różne strony, zdaje się. No ale w ten sposób może właśnie uda się jakieś ślady, jakieś wskazówki zlokalizować. No tu jest po prostu już wyjście, czyli pewnie jak już opuszczał to miejsce. Ale to się rozdziela jeszcze. Nie, w tę stronę nie, ale bardziej tutaj chyba. Ja cię kręcę. Ile tutaj jest tej krwi? I jakim cudem... Wow! Jakim cudem nikt tego jeszcze nie znalazł? W sensie, wiecie, chodzi mi tutaj o na przykład stróżów prawa w tym świecie. Sprawdź notatka. Ja cię kręcę. I don't know what you did to deserve this.
Okej. Okay. Wskazówka dotycząca zabójcy, część pierwsza. Czyli szukamy kolejnych dwóch części, bo właśnie mam następne dwie oznaczone. To rozumiem, że niczego więcej już tutaj nie znajdę, tak? Odcięta głowa, kurde. Znajdź pasujące fragmenty mapy, aby rozwikłać tajemnicę. Też jestem pod wrażeniem graczy, którzy odkryli te wszystkie części układanki samemu, nie wiedząc kompletnie, gdzie szukać kolejnych wskazówek, bo przecież mapka jest ogromna. W takim razie my spotkamy się po cięciu, ja teraz pojadę na miejsce, gdzie jest kolejna taka wskazówka i spróbujemy czegoś poszukać ponownie. Dojeżdżam zatem pociągiem na stację Wallace, bo tutaj się kryje kolejna wskazówka, czyli zapewne jakieś następne ciało w takim razie. A zresztą zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jeszcze nie zaznaczyłem sobie tego na mapie, ale już wam pokazuję, gdzie to ma być. Jakoś tutaj, niedaleko tej rzeki. Wallace Station jest na zachodzie, jeśli byście nie pamiętali. Na zachód od Valentine. A właśnie niedaleko Valentine mamy trzecią taką wskazówkę. No dobra, wychodzimy stąd w takim razie. I ponownie, wiem gdzie to jest na mapie, ale nie do końca wiem czego się spodziewać po tej wskazówce. Chociaż po tym co zobaczyłem w pierwszej lokacji, no to zdecydowanie raczej oczekuję kolejnego ciała. Możliwe, że podobnie zmasakrowanego, jak to było poprzednio. Nie wiem też, co się stanie, jak znajdę te wszystkie trzy wskazówki. Po prostu wtedy ma się, zdaje się, rozpocząć właściwa część zadania. Więc tutaj jestem o tyle bardziej zaintrygowany niż w przypadku zadania z robocikiem. Just you robbed and murdered your way across half the country. It's all lies. I ain't never been more than 5 miles from home. A dobra, tam nie będziemy w takim razie przeszkadzać. Łowcy nagród złapali jakiegoś przestępcę. Nie będziemy wobec tego tutaj interweniować w tym przypadku. W każdym razie mówiłem o robociku. Pamiętacie to zadanie z Dragiciem, który był takim swego rodzaju nawiązaniem do Nikola Tesli. No i wtedy już nieco więcej wiedziałem o tamtym zadaniu, kiedy się tego podejmowałem, kiedy wam pokazywałem tego questa na odcinku. A teraz jedynie znam właśnie poszczególne miejscówki i nawet nie do końca wiem, gdzie ja mam czegoś szukać. Muszę się... O, proszę. A nie, to nieznane zwierzę tylko. Muszę się posiłkować jedynie tymi tropami ewentualnie. Tak patrzę, czy jest tutaj jakaś szczególna lokacja, wiecie, jakaś bardziej charakterystyczna. O, proszę. Mamy to. Do you see? Czy ty to widzisz? No kurde, czyli widzę, że schemat się powtarza. Ponownie. Odcięte nogi, odcięta głowa, kurde. Okropna sprawa. I znowu mamy nieznajomego, no właśnie. Czyli ponownie podążymy za tym tropem, myślę. Oho, tym razem głowa jest nieco bliżej. I znowu wetknięta notatka. Czyli to już będzie druga część. Oh, Jesus. This some sick tran. Okej, czyli rozumiem, że te poszczególne części właśnie mają mi pokazać miejsce, do którego będę musiał się ostatecznie udać. Tutaj część napisu. Dobra. Wskazówka dotycząca zabójcy, część druga. Ciekawe, czy kolejność jest za każdym razem taka sama. Znajdź ostatni fragment mapy, aby rozwikłać tajemnicę. No dobra, czyli tutaj rozumiem, że też niczego więcej nie znajdę. Jeszcze patrzę. Tu były wprawdzie jeszcze te tropy, ale to też już droga powrotna tego
seryjnego mordercy i jednocześnie kolejne części ciała ofiary. Dobra, w takim razie spotkamy się w trzecim miejscu, gdzie ma być dalsza część tego zadania, czyli ostatni już trop. No i proszę bardzo, dotarłem już na miejsce. Wcześniej byliśmy tutaj przy Wallace Station, teraz trzeba było przenieść się właśnie do Valentine, konkretnie na południe. I mamy tutaj ciało, pod torami umieszczone, co ciekawe. I też interesująca sprawa, że musiałem najpierw się przespać parę godzin, żeby to ciało się pojawiło. Bo jak tak tutaj podjechałem od razu po tym wcześniejszym tropie, no to najwyraźniej jeszcze się świat nie zaktualizował, czyli możliwe, że to też trzeba w jakichś tam odstępach czasowych tutaj to odnajdywać. No i mamy rzeczywiście już krew, a ciało wisi sobie tutaj właśnie pod torami. Znowu identyczny schemat, jak to było wcześniej. Okropne to jest, naprawdę. Czyli szukamy po raz kolejny głowy, jak rozumiem. Tutaj noga odcięta. Tropy prowadzą też tutaj. I mamy kolejną głowę, patrzcie. To sprawdźmy notatkę. Ojejku, no i co? Patrzcie, mamy jakiś szyfr do sejfu. Przynajmniej tak to wygląda. Odwróć. Dobrze by było, żeby Artur to teraz połączył. Poskładana mapa, patrzcie. Czyli możemy zajrzeć od razu do torby. Look on my works. Patrz na moje dzieło, na moją pracę. Skorzystaj z mapy, aby odszukać kryjówkę zabójcy. No właśnie. Czyli już teraz będzie coś tutaj do odkrycia. Najpierw jeszcze chciałem sprawdzić, czy się coś nowego pojawiło w dzienniku. I rzeczywiście znalazłem dziwnie wyglądającego trupa. Miał coś w ustach. Nie wiedziałem, o co chodzi. To dopiero po pierwszym tropie. Kolejne ciało, które chyba jest powiązane z tym poprzednim. W ustach znowu jakieś papiery. Może wskazówki, jak gdzie dojść. Nie wiem. I na razie to tyle. Czyli musiałbym się przespać, żeby to sobie zaktualizować. Ale miałem sprawdzić tą torbę i sprawdzić poskładaną mapę. Proszę bardzo. Czyli tutaj mamy jedynkę. Pokazują mi się jakieś różne miejscówki, do których musimy dostać. Tutaj właśnie przejechać przez jakiś most w stronę lasu. Tam mamy coś w rodzaju zniszczonej chatki. Jest wejście. No i mamy kod, który trzeba wpisać. A, jeszcze miałem sprawdzić z tyłu. Ponownie otwórz mapę. Odwróć. Can you find me? A, czy znajdziesz mnie? Dobra. To teraz pytanie, bo ja myślałem, że odpali się od razu dalsza część questa, ale tak to wygląda, że ja sam muszę tego znowu poszukać. Chyba, że jest ewentualnie pokazane na mapie. Ale nie wydaje mi się. Dobra, to ja jednak wolę sobie oszczędzić takich poszukiwań, a zatem znowu zerknę do internetu i zobaczę lokalizację tej kryjówki, bo nie mam pojęcia, gdzie ja teraz tego mogę szukać. No dobra, witam was od razu po cięciu. Okazało się, że wcale nie jest to aż tak daleko, bo też tutaj blisko Valentine zdaje się, że na tym obszarze, więc od razu tam sobie przejedziemy i ponownie trzeba będzie jakichś wskazówek poszukać. Mam nadzieję, że po prostu znajdziemy na przykład ten most i wtedy już pojedziemy we właściwym kierunku. Zaraz się okaże. Może właśnie dobrze będzie trzymać się głównej drogi, bo wtedy byśmy prędzej na ten most natrafili. Akurat robi się ciemno, więc też kurde całkiem klimatycznie, choć jednocześnie niebezpiecznie, jak na poszukiwanie seryjnego mordercy, co?
razie żadnego mostu nie widać, aczkolwiek jest mapka, znaczy nie mapka, tylko las rzeczywiście. I mamy już coś oznaczone, patrzcie. Po przyjechaniu gdzieś niedaleko mamy zadanie Amerykański Sen. Wskazówki przy ciałach prowadzą do drzwi piwnicznych, przyjrzyj się temu. No dobra. Czyli co, wjeżdżamy do lasu i gdzieś tutaj powinna być ta zniszczona chatka. Może bardziej po tej stronie, co? Teraz trudno stwierdzić tak po ciemku. Na razie to ja tutaj niczego nie widzę. O, czekajcie, po prawej coś było. No, to będzie to miejsce, patrzcie. Ale to ciekawe, bo ten seryjny morderca ewidentnie chciał, żeby ktoś go tutaj odnalazł. Więc trzeba uważać. Pytanie, czy to nie jest jakaś pułapka. Na wszelki wypadek może lepiej będzie, jeśli wyciągniemy jakąś broń. Dobra, niech będzie może ta strzelba tłokowa. No i idziemy. Tutaj oczywiście jest to zejście, ale pytanie, czy nie ma czegoś więcej? O, patrzcie. Na przykład tutaj. Oho. Tam widać. Widać coś ewidentnie. Czy ja to mogę zbadać? Nie za bardzo, ale taka wskazówka, że właśnie tam musimy zejść. Widać jakieś notatki. Kurde, trochę się obawiam tego zejścia tam. Bo to może rzeczywiście być pułapka. Otwórz. A no tak, bo to tutaj mamy przecież, kurde, ten szyfr. A ja o jakimś sejfie mówiłem. Wiecie co? Może też sobie wyciągnijmy, kurde, lampę. Tylko gdzie ta lampa była? O, to jest pytanie. Przypadkiem nie tutaj. Tutaj mamy noże. Lasso. Albo z tej strony. Ewentualnie na koniu może to mam. Jeszcze sprawdzę. Przedmioty, koń, kapelusz Artura. Ej, no serio, gdzie ja miałem tą lampę nieszczęsną? Maska kata. Tutaj światło. Zgadza się. Dobra. Mam tą lampę elektryczną teraz wyciągniętą. Niech będzie i ona. Ona bardziej rozświetla niż ta standardowa. Jasny gwint. Ale zdaje się, że nie zastaliśmy naszego seryjnego mordercy na miejscu, co? Patrzcie na to. Czy ja mogę to odczytać? Nie za bardzo, niestety. W ogóle trzeba patrzeć się naszym instynktem. Dobre papierosy przed nami. Czyli będzie kolejna karta kolekcjonerska. Tym razem konie. Przyjrzyj się karcie. Czy to teraz ma jakieś, kurde, znaczenie? No nie wydaje mi się. Najważniejsze jest, kurcze, żeby tego mordercę w końcu odnaleźć. Tutaj mamy list. Dobra, nic nie widać, ale zaraz sobie i tak odczytamy. List do redaktora naczelnego. Szanowny panie redaktorze naczelny, muszę powiedzieć, że zaskoczyło mnie, jak niewiele miejsca pana wspaniałe czasopismo poświęciło ostatnim morderstwom w regionie. Sprawcą tych zbrodni musiał być człowiek o wielkiej inteligencji, sile i olbrzymim sprycie. Stanowi on oczywiste zagrożenie dla wszystkich czytelników państwa publikacji, a prawdopodobnie również dla państwa autorów. Sugeruję zacząć traktować jego oraz jego dzieła z należytym szacunkiem. Niech Bóg ma was, raczej nas, w swojej opiece. Z wyrazami szacunku, zatroskany obywatel. Patrzcie, czyli kurde, zwyrodnialec chciał, żeby poświęcono mu uwagę. Dlatego też pewnie pozostawił te notatki. I był wyraźnie zaniepokojony, że tutejsza gazeta o nim nie napisała wystarczająco dużo. Co za gość. Kolejny list jeszcze.
Czyli to są te notatki, które widziałem z góry, najwyraźniej. Tutaj dłuższy, po obu stronach. List do Edmunda od matki. Mój drogi Edmundzie, co w ciebie ostatnio wstąpiło? Nasze wspólne kolacje, które niegdyś były wielką przyjemnością, stały się straszliwą katorgą. Często wydajesz się zmęczony, nieobecny, rozgorączkowany, poddenerwowany, a czasami wszystko naraz. Twoja wyprowadzka z domu była błędem. Kiedy pozwoliłam ci na odwleczenie małżeństwa, byś mógł spędzać więcej czasu ze mną, nie wyobrażałam sobie, że tak będziesz się zachowywał. Może jednak potrzebna jest ci żona. Twój szacowny sąsiad poinformował mnie o tym, że podejmujesz w twoich pokojach gości w różnych godzinach nocnych. Czy to znaczy, że twoja matka nie wie o jakiejś twojej zażyłości? Mam nadzieję, że twoje preferencje dotyczące towarzystwa polepszyły się w ostatnich latach, ale zachowam otwarty umysł. Chciałabym usłyszeć od ciebie jakieś wyjaśnienia w tej sprawie. Twoja kochająca i zatroskana matka. Mam nadzieję, że jesz, wysypiasz się i przyjmujesz laudanum, które przepisał ci doktor Finkels. To powinno nieco ukoić twoje nerwy. No tak, gość ze swoimi osobistymi problemami. Jego mama wyraźnie na to zwróciła uwagę, ale chyba nie spodziewała się, że jej syn może być seryjnym mordercą. Coś fatalnego. Ja dopiero teraz, kurde, zwróciłem uwagę, że tu jest odcięta ręka. Jezu, co jeszcze? Patrzcie. Zaginiona dziewczyna, Eliza Bloom. Możliwe, że ją zabił. Ja cię kręcę. Czy znajdę tutaj coś jeszcze? Szkoda, że nie mogę tych notatek powieszonych poczytać. Jezu. Patrzcie, jest aparat nawet. Orzesz, kurde! Nie no, nie mam pytań po prostu. Nie dość, że robił to, co robił, to jeszcze w dodatku robił zdjęcia. Zbadaj nóż! Jedyna rzecz właściwie, jaka tutaj pozostała. Jezu! Have you come for me? Or was this all nasty surprise? Or maybe it's both. Maybe it is a nasty surprise, even though you knew I was going to be here. Which is it? Coś w tym rodzaju. Nie spodziewałem się, że on tak będzie wyglądał. Jezu. You should think about that. Save yourself thinking about what's about to happen. Now, I'm not going to lie. It's not going to be nice. And fun. I mean, it'll be fun for me, but it won't be nice for you. Okej. Ty draniu. Dawaj, Artur. Spętaj nieznajomego, szybko. Okej. Głowa w ścianie? Tak a propos twoich ofiar, które straciły głowę. Boże. Powiem wam, że jak już mnie złapał, to myślałem, że będzie trudniej się wydostać, ale poszło całkiem sprawnie. No ale serio, jak go zobaczyłem, to przecież na pierwszy rzut oka, gdybyśmy mijali takiego mężczyznę gdzieś tam na ulicach Valentine na przykład, to po prostu przeszlibyśmy obok, pomyślelibyśmy, że normalny obywatel. Kto by pomyślał, że ktoś taki może być seryjnym mordercą? Dopiero przy bliższym poznaniu mogło się wiele okazać. Ja cię kręcę, czyli co? Teraz dostarczymy go do szeryfa w Valentine i zamkniemy go tam. Najwyższa pora, żeby ktoś się za to zabrał. Gość jest nieprzytomny, więc nie pogadamy sobie z nim raczej. Chyba, że się jeszcze obudzi. Która jest godzina, tak w ogóle? Nie pokazuje mi teraz tego gra z jakiegoś powodu. No ale widać, że działamy w środku nocy, bo też w sumie nie wiadomo, jak długo byliśmy nieprzytomni. No bo on nas
zaszedł od tyłu w chwili, kiedy badaliśmy ten nóż. I zdaje się, że straciliśmy przytomność, bo Artur leżał. Już w końcu nie wiem, czy on był związany wtedy, bo tak łatwo udało się pokonać tego seryjnego mordercę. Będę musiał jeszcze tą scenę sobie zobaczyć później na swoim nagraniu, żeby przyjrzeć się wszystkim szczegółom. Niewątpliwie no było to ciekawe, chociaż całkiem szybko poszło. Dobra, przywiąż konia. Można powiedzieć, że to chyba najbardziej niebezpieczny zbieg, jakiego do tej pory złapaliśmy. A przynajmniej jeden z najbardziej niebezpiecznych. Dobra, to co? Ruszamy w takim razie do szeryfa. Found that fella you were looking for. Which fella? I'm not giving you a cell until you introduce this boy. Now put him down there. Dobra. Fella been. Well, it ain't nothing nice. A lot of folk disappeared over the past few years. This sick son of a bitch, well, he ain't right in the head. That's so. Head over to the cellar of that broke down shack on the road to the falls. See for yourself. Okay, come on, you. My name is Edmund. Edmund Lowry Jr. And you'll remember that, my friend. I'm sure I shall. You are a frightening fella. I'll all behave, sir. I'll behave as expected. Well, you better. And I'll get you a lawyer, don't you worry about that. You get in that cell, calm as you be. Jezus, co on robi? Get him off me! No kurde. Jasny gwint. Oh, thank you. Thank you. My lord. What a monster. Yeah. Well, like I said, have someone head up to his cabin. I think he killed quite a few. Oh, there's a lot of sick bastards out there. Here. Here's some money for your trouble. Thank you, sir. What a mess! Misja wykonana. Now we gotta get this body out of here. Ja cię kręcę. Mapa złożona z fragmentów znalezionych przy ciałach ofiar prowadzi do podziemnej kryjówki zabójcy. No i zginął ostatecznie, nie dał mi wyboru. Ale co on chciał zrobić z tym szeryfem, kurde, zagryźć go? To było strasznie dziwne zachowanie. Where's a deputy when you need one? You know where to put it. When you're done, come back with a mop. A tutaj inni więźniowie patrzą. A patrzcie, jest Ellie Ann Swan, którą wcześniej zamknęliśmy. Benedict Albright. Starzy dobrzy znajomi, poprzedni zbiegowie, których złapaliśmy. I co, tak po prostu będziesz sobie czytał teraz gazetkę, mój drogi? Myślałem, że będziesz to sprzątać, ale chyba nie za bardzo. Hey, mister. Morning, sir. Thank you for keeping the peace. Ah. We need more like you. Goodbye. Nie ma niestety już więcej kwestii nawiązujących do tego seryjnego zabójcy, a trochę szkoda. Okay, I think that's it. You ain't welcome here no more. Okay. A spis aresztowanych? Yeah, that's more like it. Have some goddamn courtesy. Czy ja to mogę czytać w ogóle? Proszę bardzo, możecie się zapoznać. Dobra, wyjdźmy stąd, co? Bo boję się, że trochę nadużywam ich gościnności w tym momencie. Wyjdę na zewnątrz, bo tutaj chyba zostawili... Tak, tutaj zostawili tego Edmunda. Nie można go przeszukać, tylko jedynie podnieść. No to na tym zakończymy ten odcinek. Było to interesujące zadanie, trzeba przyznać. Coś zupełnie innego
I tak jak mówiłem, kolejne z tych questów, które tak naprawdę nie jest na pierwszy rzut oka widoczne na mapie, bo trzeba było najpierw te wskazówki zlokalizować, no ale cieszę się, że mogłem wam to pokazać, więc jeśli wam się odcinek podobał, to zostawcie kciuka w górę i usłyszymy się w kolejnym materiale. Cześć!